Raczej był tylko samolot. Nie, była jakaś jeszcze inna wersja. Jakaś taka bieda wersja. Ja miałem bieda wersję, bo miałem konsolę podróbę Atari 2600 i już leciałem samolotem jak najbardziej. Tylko to była taka naprawdę bieda wersja, że nawet te brzegi rzeki były takie proste od linijki, a w wersji takiej porządnej, czy na przykład na Atari, to były takie fajne poszczępione. Były mosty, jakieś czołgi strzelały. Było zajebiście. Nie miałem tam sukcesów. Ja chyba też nie, to była trudna gra. Te stare gry to były wszystkie takie bardzo trudne. Myślałem, że się nie zmieszczę na tej trójce. Teraz to nie wiem, co sobie myślałem. Hamowałeś i skręcałeś jednocześnie. Nie w tym problem. Problem w tym, że hamowałem zdecydowanie za późno. No, ruch dobry, bo tu się zazwyczaj bardzo późno hamuje, ale w tym aucie to chyba się może mścić. No, nie wiem jeszcze jak. Jak szybko. Ostrożnie. Tego hamowania jeszcze nie wymyśliłem, jak zrobić to mądrze. Żeby nie było za późno i żeby się nie obrócić. Ostro już. No, odpuściłem, ale chyba za mało. No, bo lepiej wyszedłem z tego poprzedniego. Może też tak było, że szybciej jechałem. Ha, 6 bieg do przodu. No, no, zobaczmy jak teraz ostrożniej. Okej, teraz ostrożniej. Ten bieg do przodu. Ojojoj. Za późno teraz. Przytarłem tam coś. Thank you.
Podobno to był Fastest Lap of the Race, ale... Ja miałem tylko personal, więc chyba tak. Nie byłeś ty. Ja miałem personal chyba. Swój lepszy. Zakręty. Chociaż mam. Już nie umiem trafić tego właśnie na wyjeździe. Dechy to na ostatnim zakręcie da się zrobić. O, brawo! Ja miałem cały czas czerwone sektory, tak nie patrzyłem nigdy na cyferki, bo się dużo działo się, ale widziałem kątem okiem czerwony, koło czerwony, więc nie mam pojęcia skąd ten lap. Naprawdę nie wiem. Kiedy, gdzie? Wszędzie. Ale dobry ten. Dobry rejs na 7 lapów sam raz. Trochę mało miejsca na wyprzedzania. Trzeba by się jeszcze jakaś dłuższa prosta.